Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię, mleko lubię. Lubię mleko. I musisz mnie znaleźć adres gazety Kuriera Suwalskiego. Panie Krzysztofie, przesyłam panu oraz majorowi ksero z gazety Kurier Suwalski z wywiadem Jareczka Meksykano i co za głupoty on tam nagadał. Trzeba zainterweniować, żeby praca nie pokazywała takich brębieni, co Jareczek tam nagadał. Pozdrawiam Barni Mokotowa. Chcę się odnieść się. Jarku, Meksykanie, ja ciebie nie zaczepiam. Ja na twój temat nie daję wywiadów i tak dalej. Powiem tobie, że zaprzestań kłamać i oszukiwać. Zaprzestań kłamać i oddaj moje pieniądze zaległe. Oddaj moje pieniądze i... A co to za list? Co ty masz tutaj? Co ty masz? Co to jest? To? No? To, jak Jareczek dawał wywiad dla Kuriera Suwalskiego. No to czytaj. Z kamerą po Suwalskich, czyli pomysł na zarobek. W dzisiejszym wydaniu naszej gazety zapraszamy na wywiad z człowiekiem, który zarabia na stworzonym przez siebie kanale. Kanałem. Na serwisie YouTube com. Jest im 45-letni Jarosław A. Mieszkaniec Suwałków. W wywiadzie dowiemy się, jak ciężko być youtuberem, jak można z tego żyć, nie podejmując się zawodowej pracy. Czy w tobie certyfikacji można z tego wyżyć? Przeczytajmy zatem wywiad redaktora Jerzego Malika ze znanym, lubianym youtuberem naszego miasta Jarosławem A. Jeden z pomysłów na moje filmy jest gotowanie podróżnych dań, często egzotycznych relacji z podróży do różnych miejsc w kraju oraz za granicą. W zeszłym roku byłem w Danii. W tym roku planuję wyjazd na Litwę, Łotwę oraz Estonię. Kolejnym pomysłem są relacje z gier komputerowych oraz porady zakresu naprawy aut bądź majsterkowaniu w domu. Jerzy Milak, redaktor. Tak, jak to się stało, że został pan youtuberem? Jarosław A. To był rok bodajże 2016. Robiąc zakupy w sklepie, spotkałem Krzyśka Kononowicza, kandydata na prezydenta Białostoku, przy redaktorze. Jako że Krzysiek był medialny i znany szybko, padła mi myśl, ażeby nagrywać z nim filmy. Dogadaliśmy się, rozpoczęliśmy współpracę. Jerzy M. Jak wam układa się współpraca? Jarosław A. Na początku współpracy układała się trudno. Filmy miały mało wyświetleń. Każdy pomysł bywał chybiony, więc zaraz okulary będę. Przepraszam bardzo, no muszę okulary wziąć, bo małe literki to nie widzę. O! Pomysł bywał chybiony, więc musiałem chwytać się perfidnicznych pomysłów.
Jeden z takich pomysłów było wysłanie paczki z odchodami na Krzyśka. Adres i podpisanie się nadawcy jako jego sąsiad. Krzysiek do tej pory nie wie, że ja za tym stałem. Widzisz, co robił on, gówno wysyłał. Mimo wszystko popularności nam skoczyło mocno w górę. Potem wysłałem brzydkie filmy na Krzysia. Adres podając się za mecenasa z Piaseczna. Nasze akcje znów wyszbowały w górę, a oglądalności mieliśmy już po kilkanaście tysięcy. Widząc, podobało się wulgarność Krzyśka i jego prymitywizm. Filmy szły jeden za drugim, ale afera płotowa, filmy kulinarne, grille z widzami, sami widzowie stali, bo kilka paczek dziennie do nas. Jerzy Milk, potem wasze drogi się rozeszły i byłeś znany na siebie. Jarosław Andrzejewski. Poszło o paczkę z Norwegii, którą sobie rzekomo przywłaszczyłem. Rozliczenie lajtów. Krzysiek jest osobą konfliktową. Nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny. Zerwaliśmy współpracę, jako rozpocząłem nagrywanie na własną rękę. Krzysiek nagrywał z innymi ludźmi, a ja nagrywałem swoje filmy, często komentując absurdy, które wyczynił Krzysiek. Czasem dorzucałem filmy z motowania. Jerzy M. Potem znów wróciłeś do pana Kononowicza. Czy znów wasza współpraca była jak dawniej? To była inna współpraca. Krzysiek dał mi popalić. Sypał na mnie donosy. Mój dom niejednokrotnie odwiedziała policja. Oczywiście były to zmyślone rzeczy przez niego. Nie pokrywały się z prawdą. Końcem konfliktu był jego najazd na mój dom przed świętami. Pod wpływem alkoholu stał pod moim posesją i chciał się ze mną bić. Wraz ze swoim lokatorem, Wojtkiem P.S. Majem. Kilka dni później stwierdziliśmy, że nie tędy droga i pogodziliśmy się pod sklepem Zodiak, tam gdzie go na początku poznałem. Tym razem nagrywałem dość spokojnie. Filmy, gdzie przeprowadzałem z Krzysiem wywiady, jego opowiadania z dzieciństwa. W młodości ta współpraca nie trwała długo, ponieważ jeden z konkurencyjnych redaktorów skłócił mnie z Krzyśkiem o pieniądze. Mi to było na rękę. Ja miałem swoich widzów, miałem swoje pomysły, tym bardziej, że lokator Krzyśka, czyli Majol, nie cieszy się złą sławą. On ćpa i rozpuszczalni. I? Wodę pije. Ze źródła? Tak. Rozpuszczalniki? Dużo tego jeszcze? Jerzy Milik. Przejdziemy do twojej działalności. Miałeś już swoich widzów. Jesteś jakieś pieniądze, firmy, jakąś popularność. Czy myślałeś o zmianie pomysłu na swoje filmy? Kononowicz nie mógł być twoim tematem każdego filmu. Jarosław A. I tak nie mój kanał. To była marka wypracowana przez mnie. Ja wybiłem Kononowicza swoimi pomysłami, bo ona ze swoim lokatorem potrafił tylko żreć do kamery i nic innego nie potrafił, bo są za głupi. Owszem, miałem kupę pomysłów na filmy, ich się trzymałem do dziś. Co do Kononowicza, zawsze będę się odnosił do wydarzeń, które u niego się dzieją. Ponieważ przez tyle lat byłem jednym z nich i miałem do niego prawo, moi widzowie pokochali, jak paroduje Kononowicza. Już
bądź jego lokatora majora. Tym sposobem udawałem, iż ambas absurdy oraz bezmyślności i głupoty. Jerzy Milek. Milk, skąd się wzięło u ciebie tyle pomysłów do gotowania? Pełno ciekawych gadżetów, przebrań oraz sprzętu komputerowego. Jarosław, wielu sprzętu komputerowego oraz do gotowania otrzymałem w paczkach od widzów. Można zdziwić, ale jak się ma wielu dobrych widzów, to oni potrafią być wspaniałomyślni i z całego serca im dziękuję za wsparcie. Gdyby nie ci widzowie, nie byłoby tego wywiadu. Również należy wspomnieć o wsparciu, bo donatami podczas moich lajtów na żywo czy prezentacji gier komputerowych często mnie hojnie obdarzają w ten sposób widzowie, a często się zdarza, że jedna osoba potrafi mi wpłacić 100 zł. Nie ujawnią miesięcznych zarobków, ale mogę powiedzieć, że na pewno z głodu nie zginę. Te zarobki przeznaczyłem na inwestycje w siebie. Niedawno zrobiłem prawo jazdy. Zakupiłem swój pierwszy samochód, który pomoże mi w realizowaniu kolejnych etatów mojej pracy na YouTubie. Jerzy Milek, jakie to są kolejne etapy realizacji? Samochód mi pozwala na przemieszczanie się. Planuję podróże po Polsce, jak i na zagraniczne. W tej chwili przygotowuję się na wyjazd Litwy, Łotwy, Estonii, aby nagrywać filmy. Podróżujący oczywiście też planuję swój rozwój zawodowy. Obecnie kształcę się jako technik, kamerzysta i montażysta programu Windows Maker. W dalszej przyszłości również chcę spełnić marzenie i dzieciństwo, zrobić sobie licencję maszynistę kolejowego. Czekam na kurs z urzędu pracy, który odbędzie się w przyszłym roku w Warszawie. Zacznę pracę jako na kolei, jako maszynista. W jakiej spółce? Tego na razie nie zdradzę. Dziękuję za udzielenie wywiadu. Życzę powodzenia w dalszej karierze oraz do zobaczenia na kolejnych pana filmach. Chcę się odnieść się. Panie Jarku, Jarosławie, tylko chcę jedno powiedzieć. Pierwsza, rozliczcie pan ze mną. Za moje filmy, za moje lajty, co robiliśmy, co mnie spotkałeś ni przy Carrefourze, ni przy Zodiaku, tylko na skrzyżowaniu, bo boli Lawendowej. Co boli? I Wrocławskiej. Co boli? Nic nie boli. Mówisz, bo boli. A ulica tam. A, ulica. No, no. Już wiem. Ja mówię na ulicy. Na ulicy, dobra. A nie, co boli? No, mówisz, bo boli. A to ulica, dobra, już wiem, no. A nie wiem, że ulica jest, bo boli? Wiem, no. To jest przysłowie takie, że jak mieszkasz na Boboli, to co boli? No, tobie. Mów, bo już... I powiem tobie tak. Tu skłamałeś trochę i bardzo dużo skłamałeś, że piszesz bzdury jak małe dziecko. Jak małe dziecko piszesz bzdury jak nie wiem co. Po pierwsze, żeby nie ja ciebie nauczyłem, jak czyścić piece, z durem być i tak dalej, to by nawet tego nie wiedziałeś. Chwaliłeś się, że pracowałeś na budowie. Przypomnij sobie, Jereczku, tylko nie ty.
że twój kolega, który razem pracował z tobą i ciebie wygnął z pracy. Że chlałeś do umór i nie poszedłeś do pracy. I zakończyłeś pracę. A teraz chcesz być maszynistą? Człowieku, kierowcą i maszynistą? A jeszcze na... Ja mam kolegę, który mnie raz przewiózł tylko lokomotywą. Jeszcze nie spalinową, bo teraz spalinowe są elektryczne. Trzeba wiedzieć, jak uruchomić, jak, żeby lokomotywa pojechała do przodu. To nie węgiel? Już węgla nie ma. No jak węgla nie ma? W kopalniach węgla nie ma. Ale już nie węgla. Już na paliwo i na prąd. Aha. I trzeba wiedzieć. Jeżeli piszesz jeszcze, dajesz wywiady, że pokażesz, jak naprawić samochód. Śmiechu warte. Tobie dać skrzynię rozebrać biegów od samochodu byle jakiego. Albo wyjąć strzegło samochodu, to ty by nie wiedziałby, co pierwsze dostać. I jak złożyć silnik biegów? To by dać złożyć silnik, taki najprościejszy, starodawny, od Żuka, weźmy, lub od Nysy, lub od Fiata. 5, 6, P, od Skody. To ty by nie naprawił mi tego. Niech tylko u ciebie pocieknie uszczelka pod głowicy, to ty nie wiesz, jak zdjąć, a jeszcze do tego zawory ustawić. A silikonem zakleić nie wolno? Nie. Nie będzie trzymać? Nie będzie trzymać. I powiem tobie, nie będziesz wiedzieć, gdzie, a jeszcze o zaworach mówić, bo każdy ma samochód zawory. Jak zacznie klekotać, bić inaczej, byle jaki zawór, czy pierwszy, czy drugi, czy trzeci, czy czwarty, to nie będziesz wiedzieć, który to zawór klekocze. Który to zawór stuka. A zawór może wybić w głowicy i w misce olejowej. A ty będziesz wiedział, który to? Otwór. Ja tylko przyłożę ucho i wiem. A ty głuchy teraz. Bo ja jeszcze słyszę dobrze. Bo ja wiele samochodów, zaczniemy od starodawnych, naprawiałem i to w tym paluszku. Dobra, Krzyśku, dwa zdania i ostatnie. To w tym paluszku i przyznaj się, człowieku, miejsz na ten kurs lokomotywę elektryczną spalinową z tego powodu, że nie uruchomisz się. Jeszcze raz ci powiem, Jarek, że tylko próbny będzie przejazd lokomotywą, a lokomotywa to jest bardzo duże urządzenie. Tam trzy gwizdki są. Cichy, średni, najgłośniejszy. Trzeba wiedzieć, w którym momencie użyć jaki gwizdek. Sygnał inaczej. A to one po maszynistemu nazywają się gwizdki. Widzisz, ja nie maszynista. A znam się. Ty na wszystkim się znasz. Lepiej od ciebie. Mnie tylko mój przyjaciel przewiózł. I ja bardzo. I mnie mój przyjaciel powiedział, idź na kurs maszynisty. Będzie lekko, a ja przemyślałem, nie. To jest ciężka bardzo praca. Bo myślisz, że tak jak ty nagrywasz, pojeździsz, weźmiesz kamerę, nagrasz film, wrócisz do kanału swego. A może on lubi ciężką pracę? I tak dalej. Słuchaj, żeby on wiele lubił pracę. Budowę lubił. Jego właściciel prywatny powiedział. No ale może maszynista to jego taki, wiesz.
Daj Boże. Takie marzenie. Być daj Boże. Marzenia. Można pomarzyć. Ale nie o wszystkim. Nie o wszystkim marzy się. Można we śnie pomarzyć, że cię kocham. Nie. Ja nie chcę, żebyś ty mnie kochał. Że cię miłuję i tak dalej. Ale czy kochasz, czy miłujesz? Tak samo i to. Trzeba bardzo, bardzo znać się. A ty do niego mówisz? Tak. Aha. No myślałem, do Jarka. Myślałem, że do Meksykana. Aha. To jego, jego jak chcesz, to kochaj. I co? Jak chcesz, to jego kochaj. Mnie nie kochaj. I powiem tobie, ani ciebie, ani jego mężczyzny nie kocha. Dobra, ostatnie zdanie, bo tu strasznie... I powiem tobie, że Jarku Meksykanie, zastanów się, a jeszcze do ciebie liście płyną. O zwrot? A dobrze, dobrze, że się przyznałeś się. Tutaj, ja podkreślę długopisem, że ty wysyłałeś paczki z gównem i tak dalej. To ty robiłeś. Teraz ja mam ciebie w rękach. No to a oskarżyłeś Kargula i co teraz? To w rękach. To przeproś Kargula. W rękach mam ciebie, że ty podszywałeś się pod sąsiada i tak dalej. Widzisz, jaki jeszcze zdrajcą? Widzisz? A ile tego gówna było? Dużo? Widzisz? To ty wrzucałeś paczki, te wysyłałeś. Ja się porozmawiałem z tobą. Nie mówię do widzenia.